Witam was wszystkich z UISO 2017, pierwszy Pokémon, znaczy nie pierwszy dzisiaj, ale niestety skasowało mi się nagranie poprzednie, więc trochę jest ze mną Bonkol, ale on jest trochę dalej. Teraz będzie wszystko lagować, nie przejmujcie się tym, że będzie lagować, bo tak to jest z pierwszym Pokémonem, że laguje, jak się go łapie na kamerce, tak przynajmniej Bonkol mówi. A do tego internet tutaj trochę szwankuje, bo jesteśmy w górach. Co on robi? O Jezu. Tragedia. Złapiemy go. No tak jak mówię, będzie lagować, ale... Miejmy nadzieję, że następny Pokémon już... No dobra, ten zwiał. Powiem wam, miałem Machopa wcześniej. Też mi zwiał i miałem takiego buga w ogóle, że mnie zespawnowało. Nie wiem, gdzie mnie zespawnowało, ale było pełno incensów zapuszczonych. I pełno... tych pokestopów i pełno Pokemonów dookoła. Mam nadzieję, że to nie był Central Park, bo jeszcze bana wyłapiemy. Ale tak było. Może to przez to, że w górach jesteśmy. On nie wiedział, gdzie się znajdujemy. Dobra, mamy jajo, mamy incens. Jak widzicie, 8 minut. 8 minut straciłem na to, żeby włączyć grę z powrotem po tym, jak mi się cały tablet wyłączył. Tak to już bywa. Idziemy w góry. Tam jest słońce. Ono już zaszło, bo Dawidek się długo trochę zbierał do wyjścia. Ja mam na sobie buty super górskie, stuptuty. Jestem gotów na tą przygodę po prostu. Nie będę miał mokrych... Co? Mówię, że nie będę miał mokrych nogawek. Ja w tym momencie wykluł mi się Magikarp. Ty, a ja spotkałem Charmandera. I ale wyobraź co? Sobie, że mi uciekł za pierwszym rzutem. I do tego jeszcze tak lagował, że nie wiedziałem, co się dzieje. Ja pokazuję teraz tutaj, gdzie będziemy szli. To jest szlak pokemoniarzy. Szlak pokemoniarzy, no. No i jeszcze powiedziałem, że bałwana chcieliśmy lepić, ale niestety jest taki już stary, taki zmierzony śnieg. Korsarze draskowe chcieliśmy rzucać. Jako wabik na pokemony. Patrz, ten Charmander. To mój. To ja muszę go teraz złapać. Musisz go, on mi uciekł za pierwszym razem. On łap też, go. Też mi tak przycina na początku, ale Ultra Ball. Czemu Ultra Ballem aż? Aż Ultra Ball. A ja w ogóle mam Charmandera? Stać mnie. Ja nie wiem, czy ja mam. Ja nie wiem dlaczego, ja mam ale jednego. Coś zaczęły przycinać te kamerki. Możecie napisać, słuchajcie, czy wam też w waszych telefonach, czy smartfonach. Czemu zaczęły przycinać? No rzeczywiście na początku tak nie przycinały, a teraz bardziej tną. Charmander, proszę bardzo, jaki fajny. Kurde, i tobie od razu się, ale ty go Ultra Ballem. Ty, ja mam strasznie mało pokeboli, wiesz ile mam? Popatrz, nie tu. Patrz ile mam. Jest kurczę wyprawa. 18, 11 i 5. Ultra Bola trzymam na Pokesmoka. Pokesmok? Ale to jest ciekawe, Uisolskiego. Jakie górski. Są takie najbardziej górskie? Czy jest na przykład Pokémon Kozica taka? Mam nadzieję, że nie Onix, bo już mam ich pełno. Ty widziałeś mój odcinek z Onixami? Nie. Farma Onixa w tym parku, tytuł, stary. Na stronie, ale nie kupiłem. Ale same Onixy. Cały park jest pełen Onixów. Ja już jestem gotowy na Steelixa. Powiem ci, że ciężko będzie coś tu złapać, Dawidku. Bo pamiętasz, że incens się co 200 metrów albo co 5 minut, tak? Czy ile tam? No, ale my to tak robimy bardziej dla zdrowia, dla sportu. Dokładnie. Noworocznie się przejść. Mhm. Przywitamy tutaj na... Zobaczymy, ale jak my wyjdziemy na tą górę, a stracimy zasięg telefonii, no. I nie będzie internetu. Nawet po nas Poke pomoc nie przyjdzie. Poke Jane, jak ona się nazywa? Ta pani z Poke Center. Pokecopter. Pokecopter. Medicopter to kapy podpowiedzi. No. Byliśmy na Sylwestra. Powiedz Dawidku, czy bawiłeś się szampańsko? Bawiłem się szampańsko do białego rana. Na. Oj, ja trochę wcześniej skończyłem się bawić. Koło drugiej, trzeciej. Bo boli mnie uszko. Boli mnie ucho. Zapalenie ucha. To nie są przelewki. To nie są żarty. Kto miał zapalenie ucha w życiu, to wie, co to oznacza. Jest ciężko. No. Pokeszczyt. Patrz, a patrz co tam oni... Patrz co na niebie. Oni już wypuszczają te gazy. No. Chemtrailsy. Oni nas trują. Nieźle. Patrz jaki widok, patrz jak żeśmy daleko weszli. No, nieźle. Ale Pokemonów jak nie było, tak nie ma, powiem ci. Wiesz co?
A widziałeś, co mi widz wysłał farmę Bulbozaura? Gdzieś obok, na Śląsku tutaj, obok Gliwic. Farma Bulbozaura w Pławniowicach. To jest to. Gdzie się boisz iść? No jak ty zamiast iść szlakiem, to ty się... Szlakiem się Dawidek boi iść, ale tu na pole to wyjdzie. Gdzie kurtkę? Przecież tam może ciało być, lepiej tam nie idź. Tam jest kurtka pomarańczowa. Pomarańczowa kurtka? Jurek Owsiak. Nie? Teraz co to może oznaczać? A patrzcie, na taką przepaścią jesteś. Nie wiem, co to może oznaczać. Myślę, że to może oznaczać, że nie ma żadnych Pokemonów tutaj. Ale się zmęczyliśmy. No, trochę. Diglett wyskoczył Diglett u mnie. U ciebie. A u ciebie co? A u mnie psinco. To ja muszę iść dalej. O, i tu już lepiej działa, nie? Już tak nie rwie. Już jest wszystko, znaczy może nie do końca, ale... Rzeczywiście ten pierwszy raz jest taki tragiczny. To łapanie poksów. Ty, no zwiał mi Diglett. Naprawdę? Co się dzieje? Te noworoczne Pokemony. Za pierwszym razem. Zwiał mi tak, Machop mi zwiał to przed nagrywaniem. Zwiał mi Charmander teraz na nagrywaniu i zwiał mi Diglett za pierwszym rzutem. Czy to jest, oznacza coś? To tak, oznacza. Co to oznacza? To oznacza, że w nowym roku będzie ciężej zostać mistrzem Pokémon. Także jak ktoś... Sprawdziliśmy to. Pierwsi jesteśmy na YouTube, sprawdziliśmy to. Może mogę robić ewolucję. O, jak już puściłem jajo. Ale jajek to ja mam 20 ileś. Ty, zewoluował on czy nie? O, robi się. Jakiś zlagowany ten Pokémon dzisiaj. Górski. Idziemy dalej na szczyt za Dawidkiem. Co ci się wydaje? To tu jest rzeka. Tak, tu strumyk płynie zwolna. Magne? Jak się nazywa ten? Magnemite, pokaż. Pokaż, mały czy duży? Małych to jest pełno w Gliwicach. Malutki magnemajcik. Nie przycina, no nie wiem co zrobić z tym. A mi nie przycina już. Patrzcie, poewoluujemy trochę tych leszczy małych. Będziemy mieli punkty przynajmniej. Ty, ale ja daję ewolucję Pokemona, to czekam 5 minut. No nie wiem, no dałem ewolucję i on się nie chce. Mi się wydaje, że tu magnetyzm gór. Patrzcie na niego. Jezu. Złamię sobie kostkę, ja go będę musiał zwozić. A jak ty biodrami ruszasz i jakbyś tańczył. No i co, ewoluował on? Chyba, o, zewoluował, tylko się nie wyświetliło. Dziwne rzeczy się dzieją. O Jezu. Tak swoją drogą, to jest mój ostatni incens. Nie mam zamiaru już kupować incensów, bo to jest w ogóle bez sensu. Powiem wam, te incensy... Pamiętacie, puszczałem wcześniej, jak mapałem? To co chwilę jakaś ratata wyskakiwała. Na szczycie. Teraz jest lepiej, bo tu fajne Pokemony wyskakują. No ale co z tego, jak wszystkie mi zwiewają? Nie wiem, co dalej powiedzieć, bo... Co? Nie wiem, czy tam jest coś. To co, poddajesz się? Nigdy! No to chodźmy w dół. Nie poddajemy się, ale idziemy w dół. Idziemy w dół. Idziemy w dół na mostek. Ja muszę jeszcze łańcuch karcia trochę wykopsić. Ja, czekaj, ja daję ewolucję, popatrz. Co się dzieje w ogóle? Ja, patrz. Patrz na to, Weedle daje ewolucję. No. Tak. I patrz. I co? I dopiero teraz. Lagi. To są lagi górskie. Górskie lagi. Idziemy, o, to będzie trudne teraz. Zejście? Każdy potrafi. No, ale tylko jak się ma dobry sprzęt. Janek ma specjalnie przygotowane. Jak się nazywa te takie, co przygotowane? Stuptuty. Stuptuty? Stuptuty. Stuptuty to są. Ma specjalne buty górskie. Co myślałem, że to są urgenty takie robocze. No, Bąkol wie, że moje buty górskie, mówi, a to nie są na hale te takie. Wiecie, Starcupy to się nazywa, nie? No, tak są Starcupy wtedy. I jakby na przykład wam spadło coś ciężkiego, na paluszki to zatrzyma wam. No, a widziałeś ostatnio, ja widziałem na YouTubie, były rękawice. To nie jest śmieszne. Były rękawice ze Starcupami, takie jakby, wiesz, żeby ci palców nie przygniotło. To jest dopiero pomysł na patent. Zejdziesz, przecież masz stopnie porobione. No dobra, dzięki. Ja będę nagrywał, może nagram, jak się wyglebisz. Ja chcę Pokemona jakiegoś. Ja chcę chociaż jednego złapać dzisiaj.
Co nas? Wytną cię i powiedzą, Pokemaniak, kurde, Pokemaniak, wyglebił się w górach. Zobacz wideo. Zobacz wideo. Kliknij. A bo czego nie zrobią dla nagrania materiału? O. No. Ale patrz, tu ten Insens, nie? Zadziałał. Pierwszy raz. Ile razy żeśmy testowali Insensa? Chyba 3 razy albo 4. Nie, na Śląsku nie. Na Śląsku nie ma szans. Czyli w góry, a tu trzeba jechać. W górach, no chyba że mieszkacie na mega wiosce, to tam niektórym działa. My niestety. Słuchajcie, potwierdziliśmy. Uwaga, garść ciekawostek o Pokemonach. Teraz my mówimy z Jankiem. Niektórzy uważają, że Insens działa wszędzie, gdzie nie ma blisko stałego spawnu i Pokemonów. Ale myśmy to sprawdzili, wcale tak nie jest. Tylko w górach. I może gdzieś jeszcze. Granicznych. Tylko tam. Dziękujemy. A, no i to koniec. Dać 10 tysięcy łapek. Dokładnie. Na 10 tysięcy łapek druga ciekawostka będzie. A czemu ty z Magikarpiem łazisz? Bo Gallardosa mi niedużo brakuje. Przecież tak jak leż wyglądasz, patrz na mnie. Hitmonlee. Uuu! Paras, no nie wierzę. Paras się pojawił. O Jezu, Paras. Ten to mi, jak mi Paras ucieknie, to będzie znaczyło tylko jedno. Wiesz co? Nic. Że coś jest nie tak w górach. Uwaga, strumyk. No, tu jest strumyk, uważajcie, bo można się... Ty, patrz, tam jest bąbel wodny. No. Dotknąłeś? Polisz. Uwaga. Ty, uciekł mi chyba. Co się stało? Nie, mam 50 czegoś dostałem, czekajcie. On mi uciekł czy nie, bo nie patrzyłem? Ty, ja wiem, co się stało. Co? Jak mnie wywaliło przed chwilą przy tym, przy tych pokestopach, co ci mówiłem, nie? To mi musiał, wiesz jak jest to anti-cheat? Mhm. Że jak ci przerzuci GPS... 10 razy pokręcić czy coś. To ci ucieka ją Pokemony, nie? Żeby zabezpieczenie było. Ale jak to było z tym? To... Chyba 20 razy pokręcić. Tak? No to ja nie mam szans już na złapanie żadnego Pokemona. O Jezu! Tyle Pokemonów mi ucieknie. Ty, a jak mi Dragonite wyskoczy i ucieknie? Co wyskoczyło? Voltorb, chyba nie miałem go jeszcze. O, Voltorb wyskoczył Dawidkowi, pokażcie. Może go nie miałem, ja go teraz tak, pierw malinka. Jest przycinanie, bo tu jest tak zimno, słuchajcie. Ja ultra, bo ja go chyba nie jestem mam. Ciekaw, czy mi się ten poprzednie nagrało, to co ten. To co mnie wyrzuciło przy tych pokestopach, w ogóle gdzie to było? Nie strzaję, gdzie to było, może tu gdzieś w mieście obok. Patrz teraz. Bo co on mógł zapamiętać, powiedz mi, co on mógł zapamiętać? Nie, ty, a może to było w Gliwicach? Bo on powinien mieć w GPS-ie ostatnią lokację. A gdzie myśmy ostatnio łapali Pokemony? Ty na pewno w Gliwicach. W Gliwicach, gdzie ja chodziłem? Przy lotnisku, czy przy... Przy lotnisku nie, a nie chodziłem przy Politechnice Śląskiej. Przy Politechnice Śląskiej. Możliwe, że mnie tam pojawiłem. Wiecie, ja się tam pojawiłem. I jak się tam pojawiłem, to właśnie odkręciłem Pokestopy 2. Bo mówię... Skorzystam z tej okazji, że są dwa pokestopy obok mnie. Tak było. Janek, słuchajcie, Janek już zwiedził wszystkie pokemony. No, ale to pechowo, to lepiej ewoluuje Pokemony w tym czasie. Muszę pisać książkę, że Marcin Dubiel to by mógł nam, wiesz, jego gratulacje złożyć. Książka, jak zostać śląskim mistrzem Pokemony. Tylko problem jest taki, że pewnie tak dużo osób by chciała tą książkę kupić, że już każdy by był na tym samym poziomie, nie? Każdy by był później śląskim mistrzem Pokemony. To jest lepiej tak, jak... Kurde, powiem wam, tylko zostają nam tylko ewolucje i no i ewentualnie zobaczymy co tu się, ale nie chcę się obejść smakiem, wiecie, boję się, że wyskoczy taki Pokemon, że po prostu będę go pragł i nie dam rady go złapać, bo mi ucieknie od razu, bo jest wszystko zbugowane, znaczy zbugowane, anti-cheat się włączył. Niezła akcja. W sumie nigdy się z tym nie spotkałem, to nawet nie wiedziałem. Może trzeba było nie odkręcać tego Pokestopa, jak go zobaczyłem. Ale się połasiłem. Dobra, Weedle. No nieźle, no nieźle. A miał być taki odcinek. Ale i tak jest ciekawie, bo widzicie, jakie Pokemony nam wyskakują. Z takich słabych to na razie tylko Paras wyskoczył. Mi, a Bonkolowi... Bonkol! Co ci słabego wyskoczyło dzisiaj? No tylko ten Magnemite najsłabszy. Magnemite najsłabszy, a tak to same fajne poksy wyskakują. No. Uwaga, potwierdzenie. Incens działa. Potwierdzenie.
No. Widzicie, tam jeszcze słońce, ale że ono tu się chowa za górami. To już go nie ma tu, gdzie jesteśmy. Ach. Co tam jest, jakieś zbiorowisko ludzi? Czy to nasi znajomi? Chyba nie. My tu jesteśmy ze streamerami, youtuberami. Naszymi znajomymi w górach. Jak ktoś śledzi Facebooka, to Instagrama, to tam mógł nas widzieć. Dawidku! Mam do ciebie takie pytanie. Oglądałeś film o takim kolesiu, co był w Ameryce Północnej traperem? Musiałeś był traperem taki... jakiś, no. I wyobraź sobie, że teraz musisz się przez tą rzekę przedrzeć. O nie, to jest hipotermia. I wsadzasz sobie w jelito, wiewiórki, wszystko. I tam musisz się przedostać i na drugiej stronie co? Rozpalasz ognisko i się ogrzewasz. No, ale to musisz mieć korę brzozy. Ona jest taka fajna, ona się pali podobno kora brzozy, nawet jak jest mokra. Kora brzozy się podobno pali nawet pod wodą i bez tlenu. Jest tak, to jest kora brzozy. Założę się, że nie staniesz na tym lodzie. Nie, ale mogę podejść bliżej. Weź patykiem. Moi drodzy, robię to dla was. Już jesteśmy blisko. YouTuber podszedł do... O kurde. Aż ci się kij złamał, jak podlazłeś. Chyba taka woda. Uwaga. No. Ja cię będę trzymał. Głębokie? Squirrel! Po drugiej stronie stoi. Patrz tam. A nie, to tutaj. Ja go najpierw złapię zwykłym, bo jak mi od razu ucieknie, to znaczy, że jestem już szczytowany. A ja muszę jeszcze jednego na dół. Ty, uciek, no. Widzisz, nie ma szans, już nic nie złapiemy. Tak czy siak. Złapania na mostku. Tak. Moi drodzy, tak czy siak udowodniliśmy to. Sami się o tym przekonaliśmy, ale pamiętajcie, trzy razy żeśmy, czyli razy sześć, bo ja trzy razy i Dawidek trzy razy, sprawdzaliśmy Insensa. I musieliśmy w góry wyjechać na koniec Polski Południowy, na wioski takie, że po prostu nic tu nie ma, żeby się przekonać, stary plac zabaw, zobacz, żeby to zadziałało. Żeby ten Insens zadziałał w końcu, tak jak powinien. Tak więc, jeśli ktoś jest z takiej wioski... No jest. Patrz, jeśli ktoś jest z takiej wioski, nie jak tutaj, i ma dużo pieniędzy na Insensy, to może mieć farta. I dodatkowo zdrowy tryb życia, chodzenie. Zdrowy tryb życia, chodzenie. Ale nie musi, przecież może siedzieć w pokoju nawet teraz, to wiesz. Jajo! Jajo, a jakie to jest? Duże, żółte? To może być piątka chyba, nie? Czy ja nie wiem, fioletowy jest chyba ten. Pa. Odisz. O Jezu, odisz, nie. Odisz, czyli cebula, moi drodzy. Cebula mi wypadła. No, nie wiem. Tak to się przytrafiło. Ty, ale myśmy dwie rzeczy dziś udowodnili. Po pierwsze, że Insens działa. Dobra. W 2017. Rozumiesz? Insens działa w 2000. Patrzcie, jaki przeźroczysty. Nie? Kaczuszki pływają. Ale wiesz, co tu jest, Dawidku? Nie. Tu po prawej, gdzie jest tak, wiesz, tam na dnie musi być gdzieś ciepła rura. No, ściekowa. Ściekowa, ciepła rura. Czy ja też się mogę już żegnać, Dawidku, tak jak ty? To chodź razem pożegnajmy z naszymi widzami. Co żeśmy udowodnili? Insens działa, ale na mega wioskach. Na mega wioskach. Górskich. I udowodniliśmy, że chodzenie po górach w zimę jest niebezpieczne. I jeszcze jedno. Jak was gdzieś zrespi daleko, to nie kręćcie pokestopem, bo wam zablokuje pokemony. Bo w Las Vegas wylądujecie. Nie wiem, jak to odblokować teraz. Jeśli ktoś wie, jak to odblokować, napiszcie. Dawidek mówi ile? 20 razy chyba pokręcić. Czyli muszę gdzieś iść na miasto i teraz kręcić pokestopami, tak? I czy na przykład muszę tutaj tak się kręcić? Właśnie, i to jest pytanie, czy tak się... Czy wokół kręcić? Własnej osi? Ja, o jakie nikt kręcenie mogę chodzić autorowi, nie? I to jest pytanie, z którym... Czy może... Tak, patrz! O, może tak. Ale czy w lewo 20 razy, czy w prawo? Nikt nie wie na razie. Życzymy wam wszystkiego dobrego w nowym roku, tak. Powodzenia. Trzymajcie się, szczęśliwego, cześć. Nowego roku, pa pa! Pa, pa.